Dzień dobry, Leszek Droz się kłania w pogadankach o zdrowiu. Dzisiaj zdecydowaliśmy z panią Zofią, że powtórzymy program 51 dotyczący depresji i myśli samobójczych. Jest dużo osób, które wykonały do mnie telefon i rozumiem, że sytuacja jest napięta i że warto by było powtórzyć pewne rzeczy, o których mówiłem w poprzednim programie. Jeżeli chodzi o depresję, muszę powiedzieć, że środki antydepresyjne pomagają na chwileczkę, potem pojawia się z powrotem epizod myśli samobójczych. Doświadcza to wiele osób, dlatego musimy powtórzyć ten program. Jeżeli program Państwu pomoże, myślę, że będzie to olbrzymi sukces. Oczywiście nakłaniam do telefonów do mnie, jeżeli chodzi o środki antydepresyjne, one nie chodzą dobrze w parze z alkoholem, co niestety często się zdarza u osób, które mają depresję, myślę, że doszliśmy do punktu, w którym jest niebezpieczna sytuacja. I jeżeli ktoś w tym momencie czuje, że nie ma siły kontynuować życia. Proszę natychmiast wziąć głębokie oddechy i wyjść na spacer, odwrócić uwagę od tej myśli. To jest pierwsze, co możemy uczynić. Głębokie oddechy koncentracja na myślach optymistycznych koncentracja na Bogu. Tlen zawsze wpływa dobrze na samopoczucie, na umysł, na to, co myślimy. To jest pierwsze, co powinniśmy zrobić. Drugie, zachęcam jeszcze raz, tak jak mówiłem, na spacer. Również wykonanie telefonu do kogoś, kogo bardzo szanujemy i kochamy, może mieć dobry obrót. Myślę, że jest warto albo porozmawiać ze mną, albo zadzwonić na jeden. Z numerów telefonów, tak zwanych hotline, które są e, ogólnie dostępne. Dla osób, które nie mówią po angielsku, nakłaniam, żeby zadzwonić do mnie, porozmawiamy chwileczkę, jaka jest sytuacja. Zaznaczam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie depresji i myśli samobójczych. Jedyne, co mogę uczynić, to jest podzielenie się moimi obserwacjami w tym zakresie, i myślę, że mogę w czymś pomóc. Może również telefon do lidera duchowego może wyjaśnić również jakieś sprawy, nakłaniam w zależności od wiary w jaką wierzycie, nakłaniam do wykonania telefonów do swoich liderów duchowych, ksiądz, czy pastor, czy może rabi. Dobrze, teraz wrócimy do programu 51. jeszcze raz cała powtórka. Na koniec jeszcze chciałem zauważyć. Że życie ma wartość i że zawsze jesteśmy we właściwym miejscu i czasie w planie boskim. Dlatego warto przemyśleć jeszcze raz, jak postępować. Rozumiem, że depresja może być tak mocnym uczuciem, że odbierze miłość matki do własnych dzieci. Życzę wszystkim powrotu do zdrowia. I znalezienie właściwego, dobrego celu w życiu. A teraz powtórka programu. Leszek, Drozd przy mikrofonie. Witam w 51 odcinku Pogadanek o Zdrowiu. 20 lat temu znałem małżeństwo prawników pracujących na wysokich stanowiskach firm prawniczych w Downtown Chicago. Bardzo wyważone, mądre osoby, olbrzymi dom na przedmieściach w luksusowej okolicy. Trójka dzieci, najlepsze szkoły, najlepsze samochody, kochani rodzice, bardzo duże, dobre zarobki. W tamtym czasie oszałamiały mnie tego typu pieniądze, niewyobrażalne kwoty, że można zarabiać. 20 lat temu, 300-500 dolarów na godzinę. Po prostu nie może być więcej szczęścia na tym materialistycznym świecie. I tak to by się toczyło prawdopodobnie do dzisiaj, gdyby nie fakt, że ona, prawniczka, zaczęła brać prozak, środek antydepresyjny, zaczęła być e, niemiła dla męża. Potem, wiecznie, wykłócająca się o wszystko, bezlitosna, a na koniec agresywna i brutalna, bez serca. Prozak działał szybko i skutecznie. W zasadzie mówię tutaj o miesiącach, jak szybko to postępowało. On nie mógł tego wytrzymać. Zaczął pić duże ilości alkoholu. Wkrótce potem. Ona straciła lukratywną pracę ze względu na swoje zachowanie i poczyniania, i brak kompetencji w zawodzie. On znalazł inną kobietę, i nastąpił rozwód. Stracony dom, dzieci wysłane do innych stanów, bijące się między sobą, skłócone katastrofa. Pamiętam ten przypadek, ponieważ wiem, że wszystko się zaczęło od momentu, kiedy ona zaczęła brać antydepresant Prozak. Ponieważ lubiła pieniądze, które raptownie straciła, zaczęła życie z mężczyzną, który płacił jej rachunki, i domyślam się, że tam nie było miłości między nimi. Czyli na jakiej zasadzie Trwał ten związek, prawda? Tak skończyła się wielka prawniczka z Downtown Chicago. Prozak ją kompletnie zniszczył. Jest więcej takich historii. Znam młodego człowieka, który zmarnował życie, zażywając antydepresanty. Często jest w szpitalu na obserwacjach. Taka propos, został poczęstowany swoim. Pierwszym antydepresantem w więzieniu przez lekarza i to wbrew własnej woli. Powiedział, że teraz nie może się od tego wyzwolić musi brać antydepresanty. Mówiąc wprost, moim zdaniem, antydepresanty wywołują adekcję do nich, czego nigdzie nie mogłem się doczytać w żadnych oficjalnych publikacjach. Na podstawie obserwacji osób, które brały środki antydepresyjne, muszę stwierdzić, że istnieje adykcja. Następna cecha jest agresywność. I fakt, że wielu morderców, którzy dokonywali masowe mordy w ostatnich latach w szkołach czy w publicznych miejscach. Całkiem niedawno byłem dotknięty taką historią w Aurorze, Illinois. Jedna z moich znajomych straciła brata w fabryce, gdzie szalenie zaczął strzelać. Nie wiem czy w tym konkretnie przypadku, ale kontynuując tok myślenia, mordercy byli pod wpływem antydepresantów, jak twierdzą niektóre media. Teraz co mówi na ten temat rządowa agencja FDA? W wolnym tłumaczeniu, wszyscy, którzy używają antydepresanty, powinni być monitorowani codziennie i obserwowani na symptomy takie jak myśli samobójcze, zmiana zachowania, podniecenie, ataki paniki, irytacja, wrogość, agresywność. Impulsywność, maniakalne zachowania. Proszę bardzo zwrócić na to uwagę, bo to może Wam uratować życie w którymś momencie. Osobiście z tej listy mogę potwierdzić obserwacje dotyczące maniakalnego zachowania, agresywność, impulsywność, chęć zerwania z czymś przez wrogie zachowanie radykalne. Posunięcia. Dużo mówców w wiadomościach telewizyjnych wygląda na ofiary antydepresantów. Drą się, przekrzykują jeden przez drugiego, co jest nie tylko objawem chamstwa, ale pozbawionego balansu stanu świadomości. Teraz bardzo króciutko przedstawię listę antydepresantów, które ironicznie powodują depresję w szczególności myśli samobójcze. Jest to lista sporządzona przez agencję rządową FDA w 2017 roku. Anafranil, Asendin, Awertyl, Celexa, Cymbalta, Desyrel, Elavil, Efeksor, Emsam, Etrafon, Lexapro. Limbitrol, Ludiomil, Marplan, Nardil, Norpramin, Pamelor, Parmnate, Paxil, Peksewa, Prozac, co tu nie jestem zadziwiony, Remeron, Sarafem, Serokiel. Kontynuacja listy antydepresantów, które powodują myśli samobójcze, a moim skromnym zdaniem, jak wynika z mojego doświadczenia, nawet doprowadzają do samobójstwa. Sinequan, Surmontil, Symbiax, Tofranil, Tofranil PM, Triavil, Vivactil, Welburitin, Zoloft, Zyban. Przeczytałem to specjalnie, tą długą listę, żeby Państwu uzmysłowić, ile leków powoduje bardzo poważne skutki uboczne, i bardzo często te leki jeszcze są mieszane z innymi lekami, które też mają skutki uboczne. W związku z tym zaczyna być to bardzo niebezpieczna gra. Dlatego jeżeli szanowni państwo myślicie, że alkohol niszczy rodziny, to tak, jest to prawda, ale nie tylko. Antydepresanty również. Czy znacie kogokolwiek, kto mógłby uczciwie powiedzieć, biorę antydepresanty i wszystko się zdecydowanie poprawiło w moim życiu. Bo jeżeli drodzy radiosłuchacze znacie taką osobę, ja bym chciał z tą osobą porozmawiać. Oki Doki, przechodzę do następnego tematu. CDC protokół objawia nam korelację pomiędzy szczepionką MMR i proszę Państwa, autyzmem. Powtórna analiza informacji analitycznej sprzed 15 lat dokonana przez Simpson University w Kalifornii dowodzi, że szczepionka MMR, podana pomiędzy 24 a 36 miesiącem życia dziecka, powoduje wysokie ryzyko rozwinięcia autyzmu, a związek pomiędzy zaszczepieniem a Autyzmem w grupie wiekowej pomiędzy trzecim rokiem a piątym rokiem życia jest jeszcze mocniejszy. Natomiast w tym roku 2019, jak podaje telewizja CNN, przewodniczący FDA chce wyeliminować tak zwane exemptions, czyli wszyscy będą szczepieni nawet w Brew własnej woli chcesz czy nie chcesz, a epidemia autyzmu będzie tylko się wzmacniać. Wielkie pieniądze dla wielkiej farmacji z kieszeni podatnika. Było tylko 127 przypadków wirusowej infekcji Mezos, czyli odry tego roku na populację 320 milionów. Ale wszystkim dzieciakom doładują zaszczyt, który powoduje autyzm. Tak to wygląda. Ta sprawa jest w toku, zobaczymy jak się dalej to potoczy, ale już następuje tak zwana cenzura w mediach na te informacje. Osoby krótkowzroczne, które spotkałem w swojej karierze, motywują, że lepiej zaszczepić dziecko, żeby się nie rozchorowało na odrę. Mój punkt widzenia jest następujący: może lepiej jest, żeby nie otrzymało dziecko zastrzyku i rozchorowało się na odrę, co statystycznie obecnie szansa rozchorowania się na odrę jest bliska zera. Z tego jest łatwiej się wyleczyć niż leczyć się z autyzmu. Uprzedzam, że odra jest śmiertelną chorobą. Nie wolno tego lekceważyć. Mamy mocny show. Pogadanki o zdrowiu nie cofają się przed niczym. To mi się podoba. Trzeba powiedzieć o pewnych sprawach dlatego, że chciałbym, żeby państwo mieli świadomy wybór i byli doinformowani. Jaka już będzie wasza decyzja, to już zależy od was. Powiem teraz parę słów o bardzo zaskakujących skutkach chemioterapii. W Stanach Zjednoczonych w tym roku 2019 podejmie się chemioterapii około 650 tysięcy osób zdiagnozowanych na różne formy raka. Muszę tu być bardzo uczciwy: chemioterapia przynosi olbrzymie ryzyko. Uprzedzam, że pielęgniarki i lekarze w centrum onkologii dokładnie i bardzo precyzyjnie temu zaprzeczą, a będą kłamać z takim przekonaniem, że sami w to wierzą. Jak do tej pory spotkałem tylko jednego uczciwego chirurga, który mówił otwarcie do swoich pacjentów o tym, że chemioterapia szkodzi zdrowiu i nie jest zalecana w wielu przypadkach. Okazuje się, że chemioterapia jest niebezpieczna również dla osób, które opiekują się pacjentem. Mocz, który zawiera toksyny chemioterapii jak i również powierzchnie w domu, które pacjent dotykał, są skażone trucizną, trucizną, która powoduje raka. Rozumiem, że w wielu głowach pojawia się teraz olbrzymi znak zapytania. Dlatego spróbuję wyjaśnić, co ma miejsce. Przy opiece nad osobą biorącą chemioterapię, zaraz pierwsze 48 godzin po zażyciu środków przez pacjenta, należy używać rękawiczek jednorazowych i czyścić wszystkie powierzchnie w domu, które pacjent dotykał. I nie jest to przesada. Safety and Health. Administration OSHA ostrzega, że chemioterapia rozwija z tzw. drugiej ręki raka, nawet przy małych dawkach. CDC podaje, że osoby, które pracują codziennie z pacjentami chorymi na raka, mają podwyższone szanse na poronienie ciąży lub urodzenie dziecka z defektem. Nawet mycie pacjentów powoduje znaczące ryzyko dla pielęgniarek czy kergiverów, Jak podaje Cleveland Clinic, osoby pracujące z pacjentami stosującymi chemioterapię mogą cierpieć na zaczerwienienie skóry, zawroty głowy, wymioty, bóle brzucha, ból głowy, nosa i alergiczne reakcje. W 2013 roku w studium opublikowanym w Journal of Oncology Pharmacy Practice podano do wiadomości analizy próbek moczu u pacjentów i u osób opiekujących się pacjentami. I tu uwaga, w obydwu grupach toksyny chemioterapii były obecne w próbkach moczu. Czyli ktoś wokół ciebie bierze chemioterapię to i ty też bierzesz tą chemioterapię, chcesz czy nie chcesz, chyba że stosujesz prewencję. Ja miałem kilku takich podopiecznych, którzy brali chemioterapię, i nikt mnie nie powiedział i nie uprzedził, jak bardzo trzeba uważać. Dzisiaj mówię o tym na radio, ponieważ sam jestem ofiarą tych zdarzeń i nie chcę, żeby wam przytrafiło się coś podobnego. Dziękuję bardzo uprzejmie, do usłyszenia w następnych pogadankach o zdrowiu.